Cześć, ja jestem Quatzi, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Harry Potter Lata 1-4. Ostatnio sobie skończyliśmy już, jak widać, trzeci rozdział, został nam tylko ostatni, czwarty. Myślę, że naprawdę dzisiejszy odcinek może być całkiem ciekawy, ponieważ oczywiście teraz pojawią się pierwszy raz śmierciożercy, czyli ludzie, postaci, no nawet chyba nie jest spoiler, ponieważ kto nie oglądał Harry'ego, ukośnik czytał. Czyli postaci, którzy pracują dla samego Lorda Voldemorta i będą nas wkurzać przez następne 4-5 części. Odcinek są to 5. Liczę oczywiście insygnię śmierci jako 2, ponieważ tak jest w Lego i w filmie. Wciąż to nie. Ale powinienem się chyba zamknąć, bo jest filmik. Nagi nie wygląda śmiesznie, przynajmniej w tej części. I Voldemort. No okej. Oczywiście zmierzamy teraz na to całe Mistrzostwa Świata w Quidditchu. No fajnie, myślę, że na pewno to jest ciekawsze niż jakaś piłka nożna. Czy inne nasze śmieszne sporty. Nie interesuję się sportem i... No. Jak już coś to Quidditch, czasami lubię sobie pójść na jakiś mecz Quidditcha. Ale ostatnio nie mam czasu na oglądanie meczów Quidditcha. No i ruszamy. To jest oczywiście sprawa dla dziewczyn. Jak najbardziej. Więc spoko. Brakuje nam teraz, jak zauważyłem, że brakuje nam jeszcze jedno zaklęcie, którego się nauczymy w tym roku. Oczywiście jeszcze tutaj brakuje Patronusa, którego to w ogóle nigdy nie dostaniemy. Dzisiaj mam Expelliarmus i myślę, że rzucenie Expelliarmusem będzie na pewno ciekawsze niż jakbyśmy my to robili z Wingardium Leviosa. Dobra, w każdym razie... Bon. W każdym razie teraz mamy do uratowania, jak widać, wszystkich Weasleyów plus Harry. Ale gdzie oni wszyscy są, to trzeba ich wszystkich oczywiście poznajdować. Tutaj będzie Ron. Żeby go uratować, trzeba powalczyć troszkę z jakąś śmierciożercą. I... Proszę bardzo. Aż się na niego przełączę. Ale chociaż chyba wolę Hermione. To jest bug. Ten motyw już nie powinien walić. Powinien dawno tutaj przez tego śmierciożercę, ale... No dobra, co mi tam. Nie będę narzekał. Praktycznie niewidoczny błąd. To będzie bardzo łatwe do uratowania George, jak widać. Wystarczy... Cholera. Wystarczy strzeć, o. Z tamtej strony się nie dało. A George teraz sobie wręcz wezmę chyba. Nie podoba mi się tutaj zamienianie się postaci, ponieważ tutaj nie da tak samo jak nie da się tak samo jak w innych LEGO typu Batman, Indiana Jones czy Star Wars nakierować na tą postać, na którą chce się zamienić i
Dobra, czy jak rozumiem? Nie da się nakierować tą postać, żeby się zamienić zamianę, tylko to leci tak po kolei. I jak dla mnie to jest naprawdę słabe. Ja wolę tamto, takie jakie było w Star Warsach. Niby rzeczywiście, żeby się zamienić taką postać, rzeczywiście trzeba... Jak było lekkie trzeszenie, to bardzo przepraszam. Żeby się zamienić taką postać, rzeczywiście trzeba było ją pierw znaleźć, co było też czasami wkurzające, jeśli miało się pewne odległości między sobą, ale według mnie to jest lepsze niż ten, niż coś takiego. Przynajmniej moim zdaniem tak jest. I z tego co pamiętam, właśnie takie zamienianie, nie jest pewne, ale chyba takie zamienianie od teraz będzie do końca chyba LEGO. Chociaż nie, chyba takie zamienianie się z patrzeniem w postać, którą chcemy się zamienić, wróciło po jakimś LEGO. Ale wiem, że na pewno pojawiła się też nowa funkcja zamieniania. Czyli, że przyjmujemy je 3 albo K, zależy... to zresztą też zależy, czy sobie nie przedstawiliście, ale po prostu przyjmujemy przycisk przemiany. I tam mamy wszystkich postaci. Przynajmniej tak jest w najnowszych grach LEGO. Typu... Lego Hobbit, czy Lego Batman Beyond Gotham, inne takie. Ale żeby tego pokonać, trzeba zrobić tak, żeby śmierć, że został po tej stronie, a później walnąć go z patelni. Niech będzie. Okej. Okay. Tutaj oczywiście spróbuję znaleźć sobie wszystkie te do zgaszenia. Może zdobędziemy jakąś fajną postać, chociaż wątpię, prędzej dostaniemy... teraz dostaniemy jakiś mini zestaw, czyli herb domu. Zobaczcie. Okej, ja jestem, wybaczcie, ktoś płakał. To jest kolejne. Nie wiem, czy czasem nie przerywam jakiegoś wątku, mam nadzieję, że nie. Ale w każdym razie... Tutaj cały czas ten młotek jest. Ktoś by go wreszcie naprawił, wkurza mnie. Nie wiem, gdzie będą te ostatnie ognie. Ale wydaje mi się, że dopiero jeszcze przed nami. Ja chyba już wszystkie zgasiłem. Jak mi się daje. Przejdzie się tędy, przejdzie. Tam na pewno, o tam jest jakieś zaskoczenia. Ale to już jest po tamtej stronie, gdzie jeszcze nie ma wstępu. Tam będzie, op. Ja pierdziele. No. Głupi mikrofon. Jak był jakiś... Kurde! Czekajcie, spróbuję to naprawić. Okej, jak były jakieś większe szuby, to sorry. Ale będzie cięć na odcinku i wyjdzie tyle partów, że będzie się montować z nieprzyjemny... No nieprzyjemnie, dobra. To ja musimy zrobić właśnie wcześniej pokazywany eliksir niewidzialności. Tutaj mamy pierwszy składnik. Drugi był od tamtam sobie wisiał. Zaraz sobie go weźmiemy. Trzeba było go zdjąć w ten sposób. Okej. Okay. Pajączek. I... Ja tam koniec wisienka. To Hermiona miała córka i kocurek mógł sobie wydrapać to. I teraz... Zresztą możecie zauważyć, że Ron nie ma już parszywka. Fajnie. I wróćmy do George'a, czy tak, do George'a. Proszę. I... Twoje zdrowie. Proszę bardzo. Niewidzialność włączona, to nam pozwoli zniszczyć tą książkę, która tylko przeszkadzała. Można... przejść. Tutaj będziemy mieli ostatniego członka, ale zanim to zrobimy... O, Gryffindor. To... Zbierzemy sobie ten zestaw. I możemy chyba już lecieć. Teraz... Został nam tylko Harry, ale już Harry'ego nie znajdziemy tutaj, lecz w takiej wiecie innej lokacji, ponieważ... No, Harry nie ma się zbyt dobrze. Biedny Harry. Podzieliliśmy się, powiedzmy, na grupy. I chodźmy. O, Ron się nie cieszy, że jest z dwoma dziewczynami. Co prawda jedna dziewczyna to jest jego siostra. No ale no. Cóż. Jak kto woli. Dobra. No, nie zauważyła to dobrze.
W każdym razie tutaj musimy zrobić taki mini parkour. Oczywiście Ron musi się popisać swoimi oto umiejętnościami parkouru, bo czemu by nie. I tutaj też jest z tego co pamiętam właśnie jeden taki mini zestaw, tak? Polegający na gaszeniu ognisk. Wiesz nie, to nie będzie polegał na gaszeniu ognisk, a na ratowaniu czarodziei. Nie wszystkich czarodziejów będzie się ratowało gaszeniem ognisk. Tak. A i tak on na przykład musimy obracać w taki sposób. To nam nic nie daje, więc nie widzę powodu. A tutaj coś jest? Tutaj będzie... Gdzieś będzie? I czasem jakaś postać? Chyba tak. No, jest coś. Genie bluza z kapturem. Okej. Okay. I... Tutaj jest jakieś takie... A, pamiętam tutaj. Tutaj trzeba zrobić takiego kopa. Ja przytrzymuję i ktoś wyjmuje stąd wodę. I wlewamy wodą. Boże, ci czarodzieje są leniwi. Ja by nie mogli tej skrzynki otworzyć rękoma, a później wyjąć rękoma to wiaderko, a później, nie wiem, rozdać to na ognisko. Nie, po co? Mamy magię. Rozleniwmy się do końca. A z tego co pamiętam, magii można używać tylko... na terenie Hogwartu, tak więc tym bardziej jest niefajnie. Po prostu... czarodzieje to tacy leniuchowie, leniusi, lol, cokolwiek. Takie lenie! No. Czarodzieje to takie lenie, że... że aż ich szkoda. No, tutaj niestety się nie dostaniemy, to jest jakiś redukto, czyli jedyne zaklęcie, którego nie mamy. Ale też oprócz redukta nie mamy innych zaklęć, które mogą mieć tylko niektóre postacie. Czyli... Avada Kedavra i Cruciatus. Te zaklęcia mają właśnie śmierciożercy. Niestety właśnie w drugiej części Lego Harry Pottera Cruciatus został usunięty. Bo ogólnie Cruciatus to był... było zaklęcie na Wingardium Leviosa inaczej wyglądające. I właśnie można było to wykorzystywać, podnosząc naszych wrogów i przyjaciół też, jak kto woli. I wtedy ich tak pseudo trzymało za ręce i jakby raziło prądem, coś takiego. I oni tracili życie, tak wyglądało Cruciatus. A, bo ta kadabra to jest zielony promień, który zabija je tutaj jednym razem, takie OP. Ale czego innego można by było się spodziewać po tym. Tutaj i nie chcąc odkryłem chyba inną część eliksiru. To dobrze. Chodź. Tutaj jest garnek. Chodź tu Hermiona, ponieważ jest mi potrzebny twój kłód. Ale co mi to dało? W każdym razie tutaj jest... Kochlik kornwaliski. Wiecie co jest zabawne? To jest zawsze było tak. Patrzcie, my się nauczyliśmy Ridiculous właśnie na trzecim roku. Genie dopiero co zaczęła trzeci rok. Jeszcze nie poszła do szkoły, a już zna to zaklęcie. To mi się nie podoba. No ale no. No. Lenistwo. Tutaj to jest potrzebne do ugaszenia tego pożaru. I ostatni składnik, znaczy nie ostatni składnik, znaczy to są dwa składniki, ale tu jest ostatni czarodziej do uratowania i mamy Hufflepuff. Dobra. Dobra. I... to. Cokolwiek to jest chyba jakiś kwiat. Na pewno to jest jakiś kwiat, to jest pewne, ale... nie jestem do końca pewny. To jest pewnie jakieś nawiązanie właśnie do jednego ze składników eliksiru witunowego, ale ja się do końca nie znam na takich rzeczach. I tutaj będzie walka z pseudobossem. Znaczy, nie będzie walki z bossem, ale będzie... będzie arena do walki. Będzie całkiem ciekawie. Jak widać u góry pisze nam ile mamy przeciwników zabić. Ja sobie poużywam Expelliarmusa, znaczy nie zabić. Śmierć czy rzeczy są dla nas zbyt potężni i po prostu
Kiedy tylko próbujemy ich zabić, to oni niestety uciekają. Węże mi się nie spawnują, to jest źle. Czemu mi się węże nie chcą spawnować? Strzelają Farego! Czemu ten typek strzela Farego? Pojebany. On czy głupi? Ej! Się powinny węże spawnować. Od tych zaklęć. Ale się nie spawnują. To jest źle. Miau, 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 miau. Jezus, tutaj zdecydowanie powinny ważyć się. Dobra, jest jakiś wąż. Już myślałem, że będę musiał resetować misję. Jak ja takich momentów nienawidzę. Dobra. I teraz jak widać, mam aż 5 węży. To nie lubię węży, ponieważ trzeba na nie czekać. Nie są jakoś trudne. Ale trzeba na nie czekać. Myszerzerców to cały czas się wspomnę. Boże, aha, nie mogę ten. Teraz jeszcze 3 węże, Jezus. Ma prawie 1. Ciągle jest 4, a nie. Dobra. Tutaj też będzie wątpienia, że wężów rozpoznaję po tym. Jezus, nie. Wężów rozpoznaję po tym, że tak kręci się ich strzał. Tak śmiesznie w powietrzu. Przyzywający wężów. Dobra. Wężów? Węże. Ale nieważne. W każdym razie mamy właśnie Barty Croucha. Tego polityka, z tego co pamiętam? Znaczy, to jest pewne, nigdy nie mogę zapamiętać, co on dokładnie robił w ministerstwie. Dobra, poziom ukończony. Oczywiście to dla nas nic dziwnego i odblokowaliśmy postać, co jest całkiem fajne. Zdecydowanie dla mnie ciekawsze jest zdobywanie postaci niż takie herby domu, ponieważ ponieważ jest ciekawiej. Dobra, prawdziwy czarodziej. 57%. I prawie 1 400 000. Nie mogę. Ciekawe, czy zdobędziemy 2 miliony. Tych monet. Coś jakoś tak wątpię, ponieważ jeszcze w tych pierwszych dwóch poziomach chciało mi się zbierać te monety, ale teraz jak widać nie bardzo. Wcześniej z tych dwóch łącznie zdobyłem 1 000 000, a teraz z tego jednego tam 300 tysięcy chyba. Dobra. Więc kolejny level zakończony, w następnym odcinku bierzemy się do Hogwartu, gdzie to porobimy sobie kilka questów. To nie jest RPG, ale no chyba można to tak nazwać. Będzie nauczymy się kilku zagrań typu Reduktu i tak dalej, ale chyba nie ma co tak dalej spoilerować. W każdym razie standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć.